burmistrza Cyni pana Marka Szalugę. Witam również pana sekretarza Rafała Hetkowicza, naszych wszystkich przedstawicieli Rady Miejskiej w Cyni oraz lokalne media. Celem naszego spotkania będzie konsultacja i dyskusja w sprawie podziału naszego sołectwa na dwa odrębne sołectwa. Myślę, że do tej dyskusji poproszę, żeby przeprowadził ją pan burmistrz. Witam państwa. Celem dzisiejszego spotkania, bo wiecie, jest pan przygotowany w sprawie podziału sołectwa Wielki Zadania na dwa, na sołectwo Wielki Zadania i sołectwo Wielki Zadania. I o szczegóły w tej sprawie poproszę pana sekretarza, o kompetencje pana sekretarza. Bardzo proszę pana sekretarza o przedstawienie sprawy formalno-prawnej, jak to mamy. Dzień dobry, proszę. Dzień dobry państwu. Proszę jeszcze na wstępie, że jak jest tam gdzieś ta lista, to żeby się to, żeby potem się podpisywać, ponieważ ze względów formalnych jest to dla nas istotne. Pamiętacie państwo, spotkaliśmy się tutaj w zeszłym roku, konkretnie w maju. Spotkaliśmy się tutaj z inicjatywy mieszkańców Górek Zagajny, którzy skierowali pismo do Rady Miejskiej w sprawie podziału sołectwa i utworzenia dwóch odrębnych sołectw, jak to było powiedziane, sołectwa Górki Zagajne i sołectwa Górki Domskie. Po tym spotkaniu wpłynęło również do gminy pismo skierowane przez mieszkańców Górek Domskich, którzy również się opowiedzieli za tym, aby dokonać tego podziału. Ustaliliśmy w maju na tym spotkaniu ze względów proceduralnych, że spotkamy się na początku tego roku celem przedyskutowania tego tematu ponownie. Z punktu widzenia formalnego powiem tylko, że konsultacje zostały zarządzone przez Radę Miejską uchwałą z 25 lutego tego roku. Zarządzenie wykonawcze do tej uchwały wydał burmistrz 3 marca, ustalając zebranie na dzień dzisiejszy. Proszę państwa, ja tylko chwilę powiem od strony prawnej, jak wygląda podział sołectwa, tak żebyście państwo mieli orientację mniej więcej, jak to się kształtuje. Natomiast potem przejdziemy już do dyskusji stricte merytorycznej związanej z dzisiejszym spotkaniem. Zgodnie, proszę państwa, z ustawą o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze sołectwa. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. I jest to, że zasady tworzenia i łączenia podziału oraz zwiększenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Jak my mamy to uregulowanie w statucie gminy? Statut gminy to jest aktywy takie prawo ustrojowe, które uchwala Rada i ono obowiązuje na terytorium naszej gminy. Mamy to zapisane, proszę państwa, w ten sposób, że o utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej i o ich granicach decyduje Rada w drodze uchwały po uprzedniej konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy. Konsultacje z mieszkańcami zasięga się w toku zebrań miejskich oraz zebrań na osiedli, przy czym wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady. Na to chciałbym państwu zwrócić uwagę. Robimy konsultacje tutaj w dniu dzisiejszym. Rada oczywiście bierze bardzo mocno pod uwagę głosy mieszkańców, ale ta opinia nie jest wiążąca, ponieważ należy pamiętać, że tworzenie sołectw, dzielenie sołectw jest kompetencją Rady fakultatywną. Co to oznacza? Że Rada może utworzyć sołectwo, może je podzielić, ale nie ma takiego obowiązku i generalnie z orzecznictwa wynika, że no nie za bardzo można tutaj Radę w żaden sposób do tego zmusić, żeby takie sołectwo podzielić lub stworzyć nowe. Jakie są przesłanki tworzenia sołectwa, które zostały przyjęte w naszym statucie? Zostało tak określone, że przebieg granic jednostek pomocniczych gminy powinien
powinien uwzględniać w szczególności naturalne uwarunkowania przestrzenne, funkcjonowanie i wykorzystywanie istniejących urządzeń komunalnych, obiektów kulturalnych i sportowych, oświatowych oraz istniejących więzi między mieszkańcami. Te kryteria Rada powinna brać pod uwagę, ustalając przebieg nowych granic nowej jednostki pomocniczej. Znaczy, jeśli się spojrzy na ten przepis w statucie, to tutaj sprawa nie jest taka prosta, ponieważ tak na dobrą sprawę, gdyby Rada podjęła uchwałę o utworzeniu sołectwa Górki Dąbskie, to tak naprawdę całe to społeczeństwo jest pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury, tak? Bo świetlica, tutaj boisko, wszystko znajduje się tutaj w Górkach Zagajnych. Ja wiem, że są emocje, powiem szczerze, że liczę na to, że te emocje już troszeczkę opadły, ale poza tym, że będzie nazwa sołectwo Górki Dąbskie, to tak naprawdę to sołectwo niczego tak nie będzie miało do dyspozycji żadnych obiektów. Też przyznam szczerze, że ze strony gminy, to znaczy nie mi o tym decydować, natomiast mam świadomość sytuacji, jaka jest finansowa. Trudno będzie nam w najbliższych latach zrealizować tutaj ewentualne postulaty mieszkańców Góry Dąbskich o budowę jakiejś świetlicy, jakiegoś boiska, tak? Bo nie za bardzo będą na to środki finansowe, a po drugie mamy już jak gdyby jeszcze gotowe plany, projekty świetlicy w Żarczynie i do Wieszewki, gdzie odstąpiliśmy od ich realizacji ze względu na chwili obecnej brak środków finansowych. Ja powiem tak, tutaj gmina w ostatnich latach robiła inwestycje w taką piękną świetlicę z myślą o tym, że jednak to sołectwo będzie funkcjonowało jako jedna całość. Nie wiem, czy takie decyzje były podejmowane w takim tonie, wiadomo na przykład, że tutaj są tak mocne tendencje do wydzielenia drugiego sołectwa. Tyle od strony prawnej. Natomiast jeżeli chodzi o strony finansowej, chciałbym powiedzieć dwa słowa również o funduszu sołeckim. Jak tutaj kształtuje się sytuacja. Obecnie fundusz sołecki to kwota 23 472 zł, jeżeli tam mam dobre wiadomości. Po podziale ta kwota oczywiście jest zredukowana pomiędzy dwa nowe sołectwa i odpowiednio ona wynosiłaby 13 tysięcy na dzień tam, którego śródego 651 zł dla Górek Dąbskich i 15 646 zł dla Górek Zagajnych. Algorytm jest tak przygotowany, że on wspiera jak gdyby troszeczkę te mniejsze sołectwa. Tylko wydaje mi się, że w ramach jednego sołectwa można czasami zrobić większą rzecz niż dzieląc te środki finansowe. Gdybyśmy teoretycznie decydowali się na podział sołectwa, to pewnie granice tego sołectwa byłyby wydzielane po granicach problemów geodezyjnych. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. Teraz myślę, że posłuchamy Państwa opinii na ten temat. Czy nadal Państwo podtrzymują te swoje wcześniejsze postulaty o podział tego sołectwa, czy też w tym zakresie zaszły pewne zmiany. Myślę, że możemy otworzyć dyskusję na ten temat. Panowie i Panie Radni. Bardzo proszę. A ja chciałabym poprosić o otrzymanie pisma, jakie złożyło mieszkańcy Górek Dąbskich. Prośba o podział sołectwa. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o rozdzielenie naszego sołectwa na dwa odrębne. Prośbę swą motywujemy brakiem porozumienia między mieszkańcami obu wsi, ciągłymi oskarżeniami i poniżaniem nas przez mieszkańców Góry Zagajnych. Zarzucają nam m.in.
brak współpracy z naszej strony, ciągłe roszczenia. Nadmieniamy, że przez kilka lat naszej miejscowości nie było nic zrobione. Dopiero w dwóch ostatnich latach przeznaczono po 5 tysięcy na chodnik. Mieszkańcy wsi Górki Dąskie na ostatnim zebraniu, które miało miejsce dnia 14 maja 2015 roku, uznali, że między naszymi miejscowościami nie dojdzie do porozumienia. W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. To było pismo, które zostało skierowane do burmistrza. To zostało skierowane po zeszłorocznym spotkaniu, które się tutaj odbyło. Pana sekretarza o tych tutaj nieruchomościach, jakie są i obiektach, padły słowa o boisku. Czy pan sekretarz wie, jak to boisko w ogóle powstało, w jaki sposób, z jakich środków i przy czyjej ciężkiej pracy? To wykonali tutaj mieszkańcy Górek Zagajnych wyłącznie. My oczywiście nikomu nie zabraniamy na tym boisku grać. Tak samo jak teraz pisaliśmy projekt o zakup kosiarki, to pisaliśmy, że to boisko jest dla mieszkańców całej gminy i nie tylko. Dlatego nikt tego boiska nie będzie nikomu zabierał. A co odnośnie tutaj tego obiektu samego? My jako straż do pana burmistrza piszemy wniosek o wypożyczenie sali. Zgadza się. To jest mienie gminy, nie? Własność wsi. Czy jeśli by nastąpił podział, mieszkańcy sołectwa Górki Dąskie, o ile by powstało, nie mogą na tej samej zasadzie, zamiast przeznaczać pieniądze na utrzymanie obiektu, przeznaczyć pieniądze na wynajem. Ten wynajem siedlicy naprawdę, no to są groszowe sprawy na chwilę obecną, z czego chyba każdy się na ten temat trochę orientuje. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Chciałbym poprosić o sprecyzowanie prawne wypowiedzi pana sekretarza, jeśli chodzi o tworzenie nowych statutów. Na jakiej podstawie są tworzone statuty? Czy to jest gotowy jakiś tam, wiadomo, wzór? Czy ten statut jest tworzony na wniosek mieszkańców? Tak jak mieszkańcy są. Dziękuję. Generalny statut uchwala Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji w sołectwie. Jeżeli dojdzie do podziału, to będzie taka sytuacja, że podział będzie przebiegał w ten sposób, że będziemy wyłączać z sołectwa Górki Zagajne miejscowość Górki Dąskie i tworzyć dla niego odrębne sołectwo. I będziemy z tego tytułu nadawać sołectwu Górki Dąskie nowy statut, który zostanie poprzedzony konsultacji z państwem. Tylko trzeba mieć na uwadze to, że statuty muszą być w obrębie formułowane w obrębie obowiązujących przepisów. To nie jest tak, że można tam wpisać wszystko dowolnie, ponieważ nad nami jest nadzór wojewody, tak? Jest bardzo rozbudowane orzecznictwo sądowe w zakresie przygotowywania statutów i zawartych tam postanowień. Tak mniej więcej wygląda procedura przygotowania statutu i jego uchwalenia. Tylko i wyłącznie organem, który statut uchwala, tak jak tworzy jednostkę pomocniczą, jest w tym wypadku Rada Miejska w Cygnie. Czyli nasze województwo nie ma jakichś jasno sprecyzowanych co do obszarów całego kraju odnośnie statutów? Generalnie statuty są w jakiejś mierze powtarzane, bo tutaj nikt nie odkryje, że tak powiem, Ameryki. Artykuł bodajże chyba 35, jeżeli się nie mylę, albo coś w tych okolicach określa, co statut powinien zawierać, czyli granice, organizacje. Tam jest 5 jakichś myślników, w ramach których musimy się obracać i budować obszar sołectwa, tak, władze i takie podstawowe zagadnienia. Czyli statut zarówno powstanie nowy, będzie zmieniony dla sołectwa Górki Zagajnej i dla sołectwa? Statut będzie nowy dla Górek Dąskich, natomiast państwa statut zostanie zmieniony. Konsekwencja musiałaby być, to zależy od formuły, bo to jest kwestia wyłączenia tylko z zapisu wsi
który mówił o tej chwili, znaczy obszar SOS-a Górki Zagajne obejmuje się ta Górki Zagajne i Górki Domskie. Zmiana pewnie polegałaby tylko kosmetyczna na tym, że wprowadzony byłby ten zapis, że te Górki Domskie po prostu nie należą do obszaru sołectwa Górki Zagajne. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że jedna rzecz, która mnie to bardzo zadowalała, to było to, że na jednym filmiku nie chcę tu napisać, nie używać, ani nic, bo to mi boli, że jak będzie poświęcenie Wałbrzyńca, to żeby Górki Domskie się nie pokazywały, to tylko ja tak miałem powiedzieć. Ja powiem uczciwie. Ja nawet o takim czymś nie pomyślałem, to dlatego, że jestem katolikiem. Jestem katolikiem i uważam, że to jest bardzo, bardzo, no nie wiem jak to nazwać, żeby w ten sposób się wyrażać, że ja mówiłem, żeby nic się Nowodzieńcy nie pokazał na świecie. Jak najbardziej cieszyłbym się, jakby na takich różnych imprezach były Górki Domskie i w Górkach Domskich Górki Zagajne. Taką niezdrową atmosferę się wytwarza i nie wiem, kto to ją wytwarza. Bo to jest naprawdę... Katolik by tego nie powiedział. Bynajmniej chyba, że popełnił jakiś błąd. Ja powiem tak. Pan sekretarz powiedział, że brak pieniędzy. Zawsze był brak. Ja pamiętam, jak lata 80., które naprawdę był boom wielki, bo dzięki firmie Bruce, który tutaj był, miał firmę budowlaną wtedy na tamte czasy, kiedy się była firma Fadla, Górka Zagajne, firma Bruce. I dlatego też jemu mówiono, że mamy ograniczoną ilość pieniędzy i on to wykonał trochę taniej. A powiem tak, od początku, bo wtedy nie było takich maszyn jak dzisiaj, od początku zaczęcia tej inwestycji, to tutaj była trawa i tu pan Niesionek wypasał trochę tu na tym terenie. I też miało się jedną krowę i można było wtedy żyć dzięki jednej krowie, po 10 litrów mleka na ławkę i ta krowa i to wystarczyło, żeby pewne podstawowe rzeczy kupić. I teraz tak, fundamenty, które były zaczęte kopane. Wszyscy kopali mieszkańcy wsi, Górki Zagajne ręcznie szpadlami. Rozładunek materiału budowlanych, takie jak cegła, akustaki. Wszystko było ręcznie rozładunek, nie ma tak dzisiaj paleta, maszyna rozładowuje. Wszystko ręcznie. Następnie drzwi. Sam kopałem kilka dni nowym ładowaczem cyklon. I inni. Nikt nie odmawiał. Wszyscy swoimi przyczepami wywrotkami, wszyscy mieszkańcy Figurki Zagajne chętnie robili. Naprawdę wielki zryw. Chyba nie ma takiego, każdy się zgodzi ze mną, że tu nie ma takiego obiektu w gminie Cynia. Jak to? I to ktoś nie myśli, że to z czego powstało. To my wszyscy wspólnie, żeśmy tu były wydzielone co dzień grupy, i te grupy mieszkańców wsi Górki Zagajne pracowały. Dlaczego to mówię? Dlatego mówię, że na pewno mieszkańcy wsi Górki Domskie nie są, tym bardziej widzę tu po twarzach, że to jest młode pokolenie i w tym czasie było państwowe gospodarstwo rolne w Górkach Domskich. Żaden szefów, czy tam nie wiem kto w tej chwili był, bo nie mam adresa Wrockiego, chyba nie było dyrektora, że nikt nie wyznaczył, żeby ktoś przyjechał w Górę Domską ciągnikiem Państwowego Gospodarstwa Rolnego, czy wyznaczył grupę, żeby ktoś tu pomagał społecznie. Nie pamiętam takiego czegoś. Następnie chodzi, i to nie jest wina tych mieszkańców teraz tu szanownych z Góry Domskiej, bo to jest młode pokolenie. Oni jeszcze wtedy nie byli w takim wieku, co mogli społecznie pracować. I następnie chodzi tutaj o wojsko nasze. To pamiętam jak dzisiaj, to nie to, że ja chcę podkreślić, że tam jakieś zasługi. Te boisko, co pamiętam, ten grunt po szkole był wtedy wyceniony na 5400 cena wywoławcza i każdy mógł kupić. I to było za czasów pana Tomasza Szczepaniaka, który był w tym okresie burmistrzem. I powiem tak, nawet bym dzisiaj pokazał, w którym miejscu ta decyzja na boisku zapadła. Idziemy tam od tyłu na ukos i rozmawiamy sobie po koleżeńsku i ja do niego mówię, słuchaj Tomek. Czy te 5400 i parę groszy więcej zdecyduje, zobaczy na jakimś budżecie gminy? O gminy nie. No to ja mówię, to w czym problem? Czy musisz to sprzedawać? Weź tam kontrakt na boisko. Tutaj Łukaszowi Jakima, naczelnikowi naszemu, potwierdził Tomasz Szczepaniak, że tak było.
i odstąpiło tego. I my boisko sami żeśmy zrobili, swoim sprzętem, nikt nie patrzył na tego, wszystko zrobiliśmy, ale to nie wyszło tak, jak trzeba było. I zrobiliśmy to niedawno, teraz koledzy drukowie zrobili to podobnie. I naprawdę mamy się w tej chwili podświecić. I to wszystko jest przeważnie w czynie społecznym robione. To nie jest robione za jakieś wielkie pieniądze, a czy to pozyskane z pikniku rodzinnego. Miesiąc jeździli i zabrali sponsorów na ten piknik. Dotacje, czy dofinansowania, co w tej chwili mój syn mówił, jest też dofinansowanie. Nieduże, ale zawsze jest, resztę my postaramy się wypracować te pieniądze. Ja tylko życzę jedno, nie mamy zamiaru się bronić murami, ale te 13 tysięcy z kawałkiem, to uważam, że na górki domskie jest bardzo dużo. Mogą to zainwestować i życzę im z całego serca, żeby za pierwsze pieniądze, bo może nawet nie wszyscy mieszkańcy wsi Górki Domskie wiedzą, że tam stała figura Rocha, żeby zrobili taką pamiątkową tablicę na tym świętym roku za pierwsze pieniądze i żeby to napisali, już nie napisali, że to za zaborów Unii Europejskiej powstało takie coś, że można powiedzieć swoją suwerenność odzyskali za czasów zaborów Unii Europejskiej, bo niestety lata 80., 70., to był naprawdę rozwój góry w zagranicy. A dzisiaj wiemy, młodzież ucieka, my się starzejemy. Zresztą każdy jest na linii, na taśmie życia, niezależnie, po prostu nam dzieci wszystko dorastają. Ja powiem tak, ja szanuję mieszkańców Górki Domskiej, ci co są i tych co nie ma. Wszystkich szanuję, życzę. No niestety, wszystkiego w życiu nie można mieć, ale można się postarać, żeby jako tako było. Co chodzi, tak jak pan sekretarz powiedział, nie mamy pieniędzy na budowę świetlicy. Mogę powiedzieć tak, nie będę mówił po nazwisku, ale na pewno w dobrym miejscu będzie sprzedanie mieszkania i gmina Ksenia może to mieszkanie zakupić, wyburzyć dwie ściany, podkładając strefy, zrobiąc piękne powieszczenie, wziąć nawet parę groszy kredytu, gmina, czy nawet tego, i zakupić te mieszkanie na świetlicę, bynajmniej na razie, za górę domski, którzy mogą się spotykać, mogą coś tam działać. I nie jest wykluczone, że przyjeżdżają do innych wsi, gmin, innych, że możemy się razem spotykać. I to nie to, że jakaś zabra, że coś, bo jak rozmawiam, minaliśmy niezależnie, ja już tam wrócę, robię co chcecie. Nie, tak nie można, bo nawet są tacy mieszkańcy, którzy mówią, a po co ci to? A na co? A po co wam to? A po co wy to robicie? Tak, jakbyśmy tak patrzyli wszyscy, to by centrum w każdej wsi, czy większości porastały haszcze i nic więcej by nie było. Ja już bardziej optymistycznie patrzymy na to życie, bo nie, będziemy narzekać, piadolić, siądziemy na konika na biegunach i będziemy się tak bujać do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, ale z miejsca nie ruszymy. Trzeba optymistycznie patrzeć, trzeba dać szansę Górkom Domskim, jak rozpoczęła się taka sytuacja, że jest podział, to niech będzie ten podział, bo ktoś mówi, że jakieś tam niechę cenie coś. Tu chodzi o to, że naprawdę będzie dołożone pieniędzy, będą mogli coś działać, bo tak jak wiem, od tych krańców został wybudowany Górka Domski. Ale nie po tej stronie, co trzeba było, trzeba się mieszkańców zapytać, które są najpierw uprzestrzane, a niestety jest druga strona więcej uprzestrzana. Jakby był w pierwszej kolejności, bynajmniej ja bym tak zrobił. W pierwszej kolejności by był asfalt zrobiony. To i samochody z jakiś szanty tym asfaltem przyjechały i sucho nogą poszli ludzie po asfalcie, a później znajdziemy zrobili chodę. Wiele rzeczy można byłoby zrobić. Za pierwsze pieniądze też bym na tych skwerach Górka Domski, chociaż randaku kupić, opryskać, uprawić, zacząć ładną trawkę, no, poczekać, gdzie ludzie pierwszy będą chodzić, tam gdzie zaczną chodzić, tam zrobić ścieżki, ławeczki, bo nie na siłę, że zrobi ktoś ławeczki, ścieżki, a każdy chodzi tam, gdzie pasuje. Normalnie się robi pierwszą trawę, później jak ludzie zaczną chodzić, tak pasuje, tak się robi ścieżki, ławeczki. I drzewa owocowe posadzić. Niech się cieszą, że dbają za życznie, że ptaszek gniazdo założy, że z powrotem zaśpiewa, że to, że tam to będzie życie,
tak można zrobić. Łatwo kogoś pouczać. Ja wiem, że jest ciężko, bo trzeba mieć chęci jeszcze pieniądze. A jak stres i problemy inne, to dlatego nam ta taśma życia dzisiaj tak szybko leci. Jakby było to wszystko normalnie, to ta taśma by się unormowała. I taśma życia by tam nam tak nie goniła. I dlatego życzę mieszkańcom Świdnicy Domskie, żeby się nie bali, głowa do góry, wzięli się w czas, wybrali sobysa, kawę i działali. I działali. I działali. I żeby szkoły, bo naprawdę nawet się dużo pieniędzy wypracować, żeby coś robić. Ja wiem, że młodzież ucieka, że to, że tamto. Ja wiem, że tam nie ma straży, że była kiedyś Państwowa Gospodarstwa Rolnych w środku gospodarstwa, że to, że tamto. I taka wieś przeciwnicy nie dzieje, spada się taka sytuacja, że ktoś zasiadał ludzie i nawet nikt nie wie, że umarł. Bo nikt z nikim nie rozmawia. A wiem, że taka sytuacja była ostatnia. Nikt im nie rozmawia, ścieżki pozarastały. Trzeba inaczej. Trzeba każdemu powiedzieć dobre słowo, wziąć się razem, spotykać się, pogadać, pożartować, coś pomyśleć, ten rzuci słowo, co zrobić, tamte rzuci, ten drzewko zasadzi, tamte drzewko zasadzi. Mamy dzieciaczki, zobaczą, podtrzymają rączką, mamy szpadetkę, posypią, uczyć ich od mojej kości. Nie można narzekać. I dlatego życzę dużo zdrowia i wytrwałości. Szczęść. Dziękuję. 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 Proszę bardzo. Ja to bym tak pierwszy głos zabrał, bo to tak jak mamy wnioskę, to chciałbym zobaczyć i tych radnych w Radzie, co są szoleczne, czy są w ogóle na wybrani. A które do tych są radni? Ile jest? No i tak, tak nasze kolejne wygląda. No i co do pana interesuje w ogóle? A propos? Co do pana interesuje? Proszę o spokój, proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę się bardzo, wiesz. Ale proszę państwa, proszę o spokój. No, bez spokoju, bo nie udzielałam. To kiedy nie udzielałam głosu. No to wiem, potrafię. Proszę bardzo. I o to właśnie chodzi, że odbudzę dalszej konstytucji rady stołecznej. I to tak najwięcej, bo tak było wybrana. Sądy były wybrane, tak rada, i o to najwięcej nam chodziło, żeby wybrać nowego starysta i nową radę i podzielić właśnie sołectwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zachęcam do wypowiedzi i do wyrażenia swoich zdań. Bardzo proszę. No mieszkańcy Górki Dolskiej, proszę, bo niech to się wypowie. Czemu ja się wypowiem? Jestem Górek Domskich i tak jest właśnie cały czas dyktando dla nas mieszkańców wsi, które tam dyktuje wam się, to byście zrobili, tam to byście zrobili. No jak? I to jest to właśnie projekt. No projekt. I tak wszyscy nam projektują wszystko. A z czego? No a to kuruje, bo jest pani projektowa. No o to co pani mówiła w nas? A z czego byście niezadowoleni? No pani była niezadowolona. Tak. Z wyboru sołtysa. A powiem ci tak, że pani, więc już nie. Pani naprawdę świetnie tam. Nie była pani na tej bestra, nie na pewno. A naprawdę tam już jest pani. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wywołana tutaj przez panią, więc odpowiem. Powiem tak. Właśnie to było bardzo dobre, bo to otworzyło oczy mnie, ale wam chyba też. Na tym zebraniu, gdzie wybierany był pan sołtys, znaczy powtórnie był wybór sołtysa, bardzo licznie przyszli mieszkańcy Górek Dolskich. I kiedy pan został wybrany powtórnie, to powiem tak. Wszyscy pamiętają, jak pan powiedział, że mieszkańcy Górek Zagajnych byli przez lata pomijani. Pamiętacie to państwo, że pan sołtys zdecydowanie powiedział i że od tej pory będzie, że wieś się doczeka inwestycji i pomysłów.
Było tak czy nie? Było. I co? Była wrzawa i oklaski, tak? I myśmy teraz dopiero zobaczyli, jaka jest skala niezadowolenia wśród was. A na pytanie, jak było pierwsze spotkanie w sprawie podziału, ja zadałam pytanie, o co wieś wnioskowała? Kto się odezwał i co było zgłaszane? Na sali była cisza. Ani jedna, nie padła ani jedna odpowiedź, że wnioskowaliśmy o boisko, wnioskowaliśmy o plac zabaw, wnioskowaliśmy o asfalt. Czy ktokolwiek się odezwał? Nikt. A chcę jeszcze powiedzieć tak. Tutaj pan Kertowicz, no ja wiem, że jest sytuacja trudna gminy i inaczej, no może nie jest w interesie, że tak powiem, gminy wydawać pieniądze. Ale powiem tak, że jak w 88 roku, oczywiście młodzi ludzie, pani też tego nie pamięta, bo nie było być może tak w ogóle. Jak ta sala była oddawana do użytku, to w 88, to chcę powiedzieć, że jeszcze wówczas, bo tutaj pan mówi, że nie będzie, że nie ma w Górkach Dąbskich infrastruktury, ale w 88 roku, jak my tą salę oczywiście przy współudziale gminy była oddawana do użytku, to na pewno z Górek Dąbskich ludzie pamiętają. W pałacu funkcjonował jeszcze, ludzie mogli użytkować tam, nie wiem, czy to nie powiem za dużo, świetlicę, ale miejsce, gdzie się odbywały wesela, mogły odbywać się spotkania. Było coś takiego jak klub rolnika, o czym mieszkańcy Górek Zagajnych mogli tylko pomachać, bo nie było tu takiego miejsca. Pamiętają ludzie, czy nie pamiętają? Pamiętacie państwo, że tak było? I do 92 roku, do momentu, jak zostały rozwiązane państwowe gospodarstwa rolne, to nikt nie miał interesu w tym, żeby tu przychodzić, pomagać, cokolwiek, bo byście wszystko mieli. No taka prawda. A dzisiaj, że nam się coś nie podoba. Wam się nie podoba, ale nikt nie przyszedł i nie powiedział. Proszę państwa, my chcemy to tam. Na zebranie przychodziło 5-6 osób. Zwykle ktoś tam mówi, Górki Dąbskie powinny być osobno. A tutaj pan, nie widzę tego pana dzisiaj, zawsze mówił tak, nasze pieniądze są tu. Ale jakie były wnioski? O co były wnioski? Były w ogóle wnioski? Nie było. Więc stale tylko pretensje. A na tym zebraniu wyborczym, gdzie pan został wybrany sołtysem powtórnie, a jeszcze powiem tak, dla mnie to było uderzające, bo pan Osian był sołtysem już 4 lata i wszyscy mówili, powiedział, że wieś była pomijana, więc była pomijana te 4 lata za pana kadencji też. I nagle ludzie uwierzyli, że pan teraz zrobi wszystko dla Górek Dąbskich, co było naprawdę takim zaskoczeniem. Ale co mnie uderzyło? Że ludzie tak bardzo byli niezadowoleni. Więc jakie może być wyjście z takiej sytuacji? Ja uważam, że najlepsze z możliwych jest to, żeby rozdzielić sołectwo. I państwo bierzecie swoją kulę i decydujecie o sobie, a Górki Zagajne, oczywiście tak jak tutaj i sołtys podnosił i pan Kertowicz, że będzie tych pieniędzy będzie mniej, że to rozdrobnienie to ten. Ale ja uważam, że to, że będą małe organy, to niekoniecznie świadczy o tym, że to będzie źle działało. Zwykle się mówi, że moloch, że jak są takie molochy, to gorzej to funkcjonuje, gorzej zadowolić mieszkańców. Nie zgadza się pani z tym, no to będę czekała na państwa argumenty wobec tego. I chcę powiedzieć tak, że jak ta sala się tu budowała, to też nie było tak, że gmina tutaj przywiozła worek pieniędzy. Była to inicjatywa mieszkańców Górek Zagajnych, żeby było miejsce, gdzie by się ludzie spotykali i podejmowali decyzje różne. Mało tego, powiem jeszcze tak. Był taki okres, że wszyscy, o widzę pana sołtysa Filipka, więc też tutaj myślę, że potwierdzi. Był taki okres, że wieś cierpiała na niedostatek wody pitnej. Więc no to było straszne po prostu. Korzystaliśmy z uprzejmości Państwowego Gospodarstwa Rolnego i czerpaliśmy wodę tam. No ale do momentu, jeżeli gro mieszkańców czerpało tam wodę, no w końcu ktoś tam z właścicieli policzył, że
to za drogo kosztuje państwowe gospodarstwo. Potem był tutaj punkt czerpania wody. A w końcu... Gmina płaciła. No dobrze. Ale zagroniła nam państwowe gospodarstwo w którymś tam momencie. I co? Sytuacja wymusiła zawiązanie komitetu i budowę wodociągu, bo była taka potrzeba. I ja myślę, że tutaj te scenariusze takie, że no, tam młodzi nie będą mieli gdzie grać, no z tego co wiem, że Żywnok pokazał się na Żywnok Pałka. I tam była mowa o tym, że to boisko, które istnieje w Górkach Dąbskich, z powrotem tam zyskało świetność i młodzi grają tam, znaczy się jest użytkowani. A jeżeli będzie taka potrzeba, to być może będzie inicjatywa i być może przy pomocy gminy coś jeszcze będzie się działo. A z góry wskazywać na to, że tam nic się nie będzie działo i że to będzie pociągało tam dodatkowe w ogóle koszty i ten, no to niekoniecznie tak musi być. To raz, po drugie właścicielem tutaj tak podobnie jak Jura, właścicielem tego obiektu jest gmina i nie jest w naszej gestii tutaj, że my nie jesteśmy właścicielami i my będziemy zabraniali, bo do tej pory również było to wypożyczane, więc myślę, że tutaj do załatwienia jest mnóstwo rzeczy przez gminę. Poza tym, o co jeszcze chciałabym, widzę, że w tym dzisiaj na tym spotkaniu jest mało znowu radnych gminy Kcynia. Na poprzednim było tylko 5 osób, no i mam nadzieję, że no, nieobecni nie będą mieli takiego oglądu sytuacji. Obawiam się, bo przejrzałam wszystkie te nagrania, które były poprzednio. Tutaj pan Witczak powiedział, że 2 czy 4 osoby poprzednio nie rozwalą tego sołectwa, więc mam nadzieję, że to nie będzie punkt odniesienia dla reszty radnych. Mówił również, cytuję, że tu jest duży taki konflikt. No ale myślę, że nie można mówić o konflikcie, jeżeli ktoś ma różne zdanie. No a mieszkańcy Górek Dąbskich, ja myślę, że to będzie tylko dobrze. Jeszcze powiem tak, w zeszłym roku, jak złożyliśmy to pismo o rozdziale sołectwa zrobione w Górkach Dąbskich, we własnym zakresie został zrobiony remont tej figury Świętego Rocha. Pięknie jest tam zrobione otoczenie, jest zadbane. Z powrotem zrobiono to boisko i ja myślę, że to są dobre symptomy, to znaczy, że są ludzie, którzy chcą pracować, umieją pracować i uważam, że trzeba dać szansę jednym i drugim. Dziękuję. Sekundę, to znaczy ja tylko byłem zdrowy, że pan sekretarz nie pisał żadnego scenariusza. Stwierdzam fakty o stanie budżetu naszej gminy. Takie drobne sprostowanie. To nie jest żadne scenariusz. Stwierdzamy tylko fakty, co możemy, czego nie możemy. Tylko tyle. Ale pytanie, czy już był wniosek o budowę? Ale czy ulicy? No bo to nie jest czarny scenariusz. Cały czas jestem, że ale, nie, bo... Ale jeszcze nie ma dwóch słów. No tak, to jest... To tak, no właśnie, nie ma dwóch słów jeszcze. Proszę bardzo, proszę. Powiem tak. W ubiegłym roku w maju na pierwszym spotkaniu odnośnie podziału sołectw również padło takie hasło, że przyszła większość osób z Górek Dąbskich i to dzięki Górkom Dąbskim wygrałem te wybory sołeckie. I to padło z ust pana Ćwika. Zaraz po tym naszym spotkaniu pojechałem do urzędu, od pani Moniki Kamińskiej wyciągłem listę obecności i zgodnie z książką gabinetową sprawdziliśmy, nie z panią Moniką, tylko chyba z panią Pawłowską, mam się mylę. Sprawdziliśmy, ile osób było z Górek Dąbskich, ile z Górek Zagajnych. I od razu daję już tłumaczenie do zrozumienia i tym, co właśnie tak sądzą, że było większość z Górek Dąbskich, nie. Dokładnie było na 144 osoby głosujące, dające głos. Z Górek Zagajnych było 96 osób, a z Górek Dąbskich przyszło 48. To zgodnie z listą. To jest 1/3. Z Górek co do oddanych głosów. To już łatwo można sobie powiedzieć, że na pewno większością Górki Dąbskiej nie były tutaj
przewagą. A odnośnie drugiego stwierdzenia, że padły słowa z moich ust, że wieś Górki Dąbskie była zaniedbywana i teraz po tych wyborach, że będą może nowsze inicjatywy, to tak, przyznaję się do tego, bo ja to powiedziałem. Tylko pamięć, jak ktoś dobrze pamięta, ma dobrą pamięć, to ja to powiedziałem, jak już wiedziałem, że przeszedłem Sołecko, zostałem drugą kadencję sołtysem. A proszę mi uwierzyć, ja sobie nie robiłem kampanii wyborczej przed wyborami. Nie obwieszałem się nigdzie, nie afiszowałem. Także dziękuję. Ktoś mądry, jeżeli ktoś mądry jest taki, to to zrozumie. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, ja tylko sobie to... A ty człowiek to jest? Zgadzam kadencję jest, jak ja pamiętam, jestem w Górkach 40 lat. Tak jest to. To były 20-30 lat, co roku była droga naprawiana na każdy chory. Ile było szlaki przymienione, czy kamienia, a dalej mieli tylko 6 tysięcy budżetu, 6 tysięcy na rok. I były drogi, ile co roku zrobione, są bez sołtysa nowego mamy bez pieniędzy, 100 tysięcy złotych, żadna dziura na pole, na nasze drogi nie była naliczona kamieni, żadna. Nie wiem, gdzie są te pieniądze. I mam pretensję, że ktoś mówi, a jeszcze w tamtym roku ja mam pole 700 metrów długie na Żarcie. Było zepnięte pobocze na łuki, co kiedyś myśmy nagłosili kamień, to teraz było zepnięte i ja musiałem dwa dni, bo miałem na pole zepnięte całą burtę. Syn musiał dwa dni wozić, chyba te 53 wywieźć. Tego, bo nie było, całe pobocze było zniszczone. Co ty się zainteresował? Absolutnie, jeszcze nie było. A jeszcze najgorzej. Bez 5 lat, jak jest sołtysem, to tylko była dwa razy kurenda wysłana, że ja się jakieś zebranie, cokolwiek. Się w ogóle wioski nie interesuje, jak to są nie mieszkańcy wsi. W ogóle jakby nie był mieszkańcy. Nie zobaczymy, żeby się czymś zainteresował, żeby coś zrobić na drogach czy cokolwiek. Tak jak jedzie na pytanie, pieniądze przewiozi i jest taka pomoga. Jeszcze jedno bym prosił, jeśli przyjdzie do podziału wsi, to prosiłbym, żeby było podobnie ten wybory nowego sołtysa. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, panie prosił chwilę, bo tu było powiedziane, że mój syn robił apisę, to tak. Ja powiem tak, ma kolegę, który to robi, i w świeczności to zrobił, że się tego nie domagał i nie przeżywa, że nie mogą to wyjść. Tutaj grupa straży, duchowie strażacy, wszyscy i nie tylko duchowie strażacy. W zeszłym roku to była ogromna praca wykonana. Ja ubolewam na tym, że jakoś nie wiem, nie chcę tutaj głośni robić i nic. Ale ubolewam na tym, że przez 5 lat było ponad 100 tysięcy złotych w budżecie wsi. Następnie, ubolewam na tym, bo ja rozumiem, ja swoim gospodarstwem brakuje mi pieniędzy i wiele rzeczy bym zrobił. Pięknie bym zrobił. Nawet to tam, to grudnia daje, to. Ale ubolewam na tym, że na przykład to, co wykonał, dużo robił, bo tak jak tutaj kolega Irek Świk powiedział, że sołtys jakiś to musi być bardzo prawda. I naprawdę tym żył. Jak było drewno przycielane na ten drzewek, u niego było na gospodarstwie robione. Podejrzewam, że wcale nie liczył prądu, tylko obiadu, co żona jego postawiła pracownikom. I wiem, że tutaj nawet mieszkańcy Górki tam pomagali. Ale ubolewam naprawdę na tym, że nie ma kilkadziesiąt litrów konserwantu, że już to chem porasta, to już jest drama, to jest to ostatni bitek, żeby, może źle mówię, ostatni moment, który przyjdzie upał, trzeba to odkrawać, oczyścić i kilkadziesiąt, może 120 litrów już teraz popije ten grzybek, ten nasz grzybek, bo szkoda, naprawdę panie burmistrzu, szkoda. I teraz tak. Powiem uczciwie, każdy pójdzie i będzie tego pędzla, czy tam czym innym, pomaluje to. Tam jest mieszkańców. Tylko trzeba, panie sołtysie, zorganizować to. Dobra, panie burmistrzu, jeszcze przejdźmy do merytorycznej dyskusji.
Proszę? Spieszy do merytorycznej dyskusji. Panie, jak pan się spieszy do domu, to po co pan tu przyjechał? Po co pan przyjechał? Powiedział pan o 23, gdzie to jest? Działamy i o konsultacji. Nie za tydzień. O konsultacji. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo o dyskusję w tym. Jest 6 osób radnych, to jest znacząca grupa radnych, która się przysłuchuje. Poza tym pan redaktor Koniec od jakiegoś czasu kręci pełne filmy ze wszystkich spotkań i każdy zainteresowany od A do Z odczyta. No całe 6 oczywiście. Będzie wiedział dokładnie o pani wypowiedzi, o wypowiedziach pozostałych mieszkańców, którzy zabrali głos. A do realizatorów nie odnoszę się, było to rok temu. To nie, ja, to nie zarzut, to stwierdzenie faktu. Ja już nie będę tego powielał, jaki jest układ państwa punktowy. No i na tym koniec. Panie Przewodniczący, panie Wójcie, wprowadza pan mnie dyktaturę. Panie Wójcie, daje pan tylko 3 minuty na sesji rozmowy, 3 minuty. Ja mogę 3 minuty mówić, o tą rękę to było 3 minuty mówić, ale panu mówię szczerze. Jak panu dołożę na sesji przez 3 minuty, to daję gwarancję, że pan przez pół roku nie będzie do siebie. Bo powoli się to należy. Powoli się to należy. PESEL łaskiwa jest 5. Dwóch żeście kupili do PESEL. Też się. PESEL rządził 17 lat. W kraju. Chyba demokracji potrzebuje 27. I teraz tak. PSL, pana Pater, nie pod partią. Co zrobiło? Sprzedała się srebro. Judaszowe srebrniki sprzedała. Bo chłopów sprzedała. Powiedziała, że ma to jak być, tylko wielą szanowni. No i panu przeszkadza, bo filmik leci. Ja wiem, że pan nie chodzi, ale to pan jest odpowiedzialny po filmu. To dobra, dziękuję. Panie Ministrze, bardzo proszę. Odnośnie podziału, wiadomo, że pewnie i tak na to dojdzie do tego podziału. Ja od razu powiedziałem, że u nas w Górkach też jest gdzieś podzielona. I jest podzielona. I to teraz widać nawet w tym momencie. Jest podzielona. I ja też również, jak pan Ćwik powiedział, że jeżeli będzie wybór sołtysa w Górkach Dąbskich, ja również będę wnioskował, bo mam pełne prawo, żeby zostać tutaj do końca kadencji. Sołtysem, ale również będę wnioskował o to, żeby u nas były ponowione wybory sołeckie i wtedy wiadomo, że uczciwy wygra te wybory. Żeby nie było zarzutów, że znowu został następne 2 czy tam 3 lata z automatu. A odnośnie kurek, panie Ćwik. Puszczałem od pana Jana Filipka w kierunku kurek tutaj od tamtej strony. Nie dochodziły. Puszczałem od tej strony w tamtą stronę. Nie dochodziły. Aż w końcu puściłem od obydwu, bo tak mnie proszono, nawet pan Jan Filipa mnie prosił, to puszczaj z dwóch stron. I też schodziły się wszystkie kurendy u pana. To jest po pierwsze. A po drugie odnośnie gruzów, to tak jak tak skromnie policzył, to jeszcze ze 3 metry bym musiał z tej drogi tego gruzu więcej z pana pole wewnątrz, bo tak są podporane nasze drogi. Dziękuję bardzo. Kolega Tomaszu, Ocia, życzę wam dużo zdrowia i wytrwałości. Dużo zdrowia i wytrwałości. Ale powiem jedną rzecz, jakby mnie duchowie strażacy taką miała sugerę, że ja sam bym dostał i nie umiał z nikim kontaktu nawiązać, z nikim porozmawiać, to co ja tam mogę zrobić jako prezes rady? Iść w Czapski i zrobić siusiu. To wszystko. Taka jest prawda. Ja mówię tak ten z Ameryki. Prosto. Bo taka jest prawda. Nie ma co tu kudrować. I wiemy jak jest. Proszę. Tu nie chodzi o zaniżanie poziomu. Powiedziałem to na poziomie. Siusiu tak robi. A powiem tak, że nawet niektórzy się cieszą, że mogą zrobić. No bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa? Dziękuję. Ja jeszcze chciałam tutaj, bo Tomek się nie odniósł. Irek, nie wiem czy jest.
jesteś jeszcze, jak słyszę cały czas, bo ja 4 lata byłam w Radzie Sołeckiej, jak słyszę cały czas te twoje, wiesz, zarzuty, co zrobiliście z tymi 5000, wiesz, to też mnie dotyka trochę osobiście, więc powiem tak, tu przychodzisz na zebrania, nie brałeś udziału w podziale, wiesz, a wszystko to jest i tak jak był rozdzielony, zawsze sołtys na końcu, wiesz, można było sprawdzić, co na co było wydane, więc powiem tak, że to można sprawdzić. To można sprawdzić, także dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, cieszę się z Państwa. To może jeszcze dopowiem. Odnośnie właśnie tak jak tutaj pan sołtys powiedział, że droga jest podarana. Łatwo spojrzeć, co lepiej wygląda. Ta droga swoją szerokość ma, która zupełnie wystarczy. Co lepiej wygląda? Porośnięte chaszcze i chwasty, które rozsiewają się później na całym polu, czy ładnie podolane, lubiutko pole, czy drodze, czysto zadbane. Co lepiej wygląda? Ja tego też nie chcę dyskutować, bo mi się też to podoba, bo w końcu jest porządek przy tym polu, ale niech ktoś mi nie zarzuca, że ja jeździłem może równiakiem i spychałem specjalnie komuś na pole ten gruz. Tylko o to chciałem powiedzieć. Korzystając tutaj właśnie z okazji, że sporo jest mieszkańców zgromadzonych, propozycję chciałbym złożyć, jeśli by była taka zgodność, żeby przy tworzeniu statutów dodać paragraf o takim brzmieniu, że terenem działania sołectwa jest wieś Górki Zagajne. To by była zmiana. Oraz kolejny paragraf o w przypadku zmian terytorialnych sołectwa mandat sołtysa oraz Rady Sołeckiej wygasa. Jeśli mieszkańcy zatwierdzą, to po prostu tak w statucie zmienić. Bądź co bądź, może faktycznie też przyznać z tym, bo u nas jest taki poziom, że ja jestem sołtysem, mam cztery osoby z Rady Sołeckiej, z Górek Domskich. Teraz po tym podziale wiadomo, że Górki Domskie będą mieli swojego sołtysa, swoją radę, a u nas zostaje tylko dwóch i tak chciałoby doposażenie tej rady. Dlatego tutaj jest słuszna opinia tutaj kolegi, że ja też się przyłączam do tego, że jeszcze można by było dodać, nie wiem jak wygląda obecnie, że ilość radnych od 3 do 6, bo czasami więcej osób lepiej mają do tego pomysły, jeśli by było więcej tych radnych. Ale ogólnie jest chyba od 4 do 6. Od 3 do 6. Od 3 do 6. Ale to będzie wpisane literą prawa i głosem podejmowane głosem radnych. Tak właśnie, jeśli to są, przeczytałem te paragrafy z Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego, uchwała Rady Gminy Brońce z 30 lipca 2015 roku, więc raczej literą prawa jest opisane. Bardzo proszę, cieszę się z Państwa. Skoro nie ma więcej pytań, jakiś głos? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę. Ja przepraszam, może by radny wsi Górki Zagajne głos zabrał i powiedział, co chodzi na ten temat. Ja mam taką prośbę. Chcę kolegę radnego Babka Rudolfa usłyszeć, co chodzi, żeby się na ten temat wypowiedział. Dobra, może nie. To w takim razie tutaj. Panie Radny, bardzo proszę, panie Janie. Ja reprezentuję Radę Miejską w Ksyni, jestem radnym w Sumie Miejskim, ale jestem również radnym całej gminy i tak ubolewam nad tym, że tak jak całe społeczeństwo jest nasze podzielone, także i również tutaj doszło do takiego podziału, tak jak pani Zosia powiedziała i rzeczywiście jesteśmy chyba jedyną gminą w województwie, a może i w kraju taką, która będzie miała tyle sołectw. No, po prostu szkoda, że stało się, jak się stało. Ale przyjechałem tutaj do Państwa po to, żeby wysłuchać Waszych zdań, Waszych racji, bo radny nie ma monopolu na mądrość ani na wiedzę. I rzeczywiście te podziały zaszły tak daleko, że ta separacja, czyli ten rozwód, mówiąc tak lapidarnie, no on chyba stanie się koniecznością, bo taka jest wasza wola i my będziemy musieli podjąć jakąś trudną decyzję, żeby ewentualnie tutaj no, czy wyłonić to nowe sołectwo, czy też zatrzymać
i po to tutaj dzisiaj jesteśmy, ale umiemy słuchać ludzi, bo radny służy ludziom i wspólnie będziemy się zastanawiać nad tym, jak ten konflikt najlepiej tutaj rozwiązać. I tyle no, z mojej strony, ale żeby mieć jakiś ogląd na sprawę, to powiem, tutaj dzisiaj jesteśmy i będziemy słuchać przede wszystkim radnych z tych stron, którzy są naprawdę zaangażowani i wiedzą najlepiej, jakie jest podłoże tego podziału, tego po prostu konfliktu, bo tak to trzeba nazwać, ale pewnie będzie lepiej moim zdaniem, bo wydaje mi się, że wy już tutaj, chociaż jest wielki post i no, myślałem, że uda nam się was nakłonić do tego, żeby jakoś ten konflikt rozwiązać, ale z tego co widzę, to są marne szanse, marne nadzieje. I chyba wy najlepiej sami wiecie, co zrobić, żeby ten problem waszych sołectw tutaj rozwiązać. I jestem pod wrażeniem, że macie to naprawdę piękną świetlicę. Szkoda, że to tylko będzie służyło teraz na jednemu sołectwu, ten, które tutaj powstanie, a to drugie będzie musiało no, obudować sobie no, za pieniądze, które będzie miało z tego funduszu sołeckiego i możemy się starać, no ale pewnie i dobra konkurencja też będzie wskazana. Trudno mi powiedzieć, jak zagłosujemy, bo jeszcze będziemy naprawdę głęboko się nad tym zastanawiać. Dziękuję za uwagę. Panie Burmistrzu, proszę, w takim razie nas tutaj po prostu radny, nie wiem, może no, nie chcę być posiłczy, lepiej się trzymam w zapadzie, żeby powiedzieć, czy mogę Panią Przewodniczącą, żeby wypowiedziała się na ten temat, bo Pan Radny Kamil trochę powiedział, że my jesteśmy w tym czasie, że to że taki pomysł to już był w latach 70. na świętej pamięci Stanisława Kujawy, który był też sołtysze przed panem Janem Filipkiem. I po prostu też był taki pomysł. A tu nie chodzi o to, żeby celić coś na to. No może jakiś nieznacki między tego, ale ja tego nie zauważam. I ogólnie nie jest to skutecznie. Tylko chodzi szczerze. Chodzi o to, żeby była większa sprawiedliwość podziału tego budżetu. Te marne grosze, panie burmistrzu, te 7 tysięcy więcej. Jak pan sam powie, milion w dom, a w dom, co to za różnica za gminy? Żadna. I dlatego, tu jak powiedział kolega, my dostaniemy w tej chwili chyba 21 tysięcy groszy. 22 472. Tak, 24. A to później będzie 29 tysięcy? 13 650. Nie, na wiele ludzi do tak. Górki Domskie, a Górki Zadrajne 15646. Czyli jak dobrze liczę, to jest około 29 tysięcy. Tak, i jest rachunek. Jest to trochę więcej pieniędzy. Czystym pieniądzu, jak każda rodzina ma takie pieniądze wypracowane czyste, to jest jakaś tam, jakieś tam pieniądze za 7 tysięcy, to można sobie gdzieś pojechać. I dlatego Górki Domskie poczują się w pełni, będą miały jakąś pulę pieniędzy i nie będzie nic do nikogo miał pretensji, że Górki zapłacają sobie te pieniądze, a Górki Domskie nie mają tych pieniędzy i będzie to uczciwie. Tylko głównie chodzi o te sprawy. No niestety, takie czasy są, że pieniądze są bardzo ważne. Bo jak nie ma pieniędzy, to człowiek jest gorzej, jak wiemy. Niestety, tak to jest. Pieniądze są dzisiaj bardzo ważne. I chodzi głównie o pieniądze. Będzie uczciwie, szczerze, będzie pula pieniędzy, będzie sołtys, będą radni, pomyślą, zagospodarują co roku te pieniądze i to będą znaczące pieniądze. I wiesz, Górki Domskie będzie kwitła. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Panie drogi. Ja powiem tak, ja już wewnętrznie jakąś decyzję na temat dotyczącą Państwa sprawy już podjęłam. To nie dzisiaj, tylko już parę miesięcy temu. Powiem jeszcze tak, dla mnie Górki Zagajne jako sołectwo wspólne z Górkami Domskimi było zawsze przykładem, bo zawsze mówiłam, tutaj się dzieje, tu stowarzyszenie, tu straż, tu sołectwo, wszystko razem pracuje. Jeszcze zanim zostałam radną, zanim zostałam sołtysem,
sąsiedniej wsi, dla mnie byliście przykładem. Dla mnie to była taka wieś, na której się może wzorować każda inna w gminie Pcyni. Bo tyle, ile wy osiągnęliście przez różne projekty, przez różne wykonywane zadania, no nie wiem, czy jest druga wieś, która jest w stanie się z wami równać. Za to was zawsze podziwiałam i byliście dla mnie przykładem. Dziś jako sołtys również przez ten ostatni rok cały czas z państwem starałam się współpracować i ta współpraca była naprawdę super. Bardzo mi się podobało, ale uważam tak, że nic nie można robić na siłę. I jeżeli dwie strony, prawie większość z mieszkańców jednej i drugiej wsi jest za tym, żeby się rozejść, no to nie wiem, czy na siłę, jeżeli na siłę będzie to dalej trwało, to czy z tego wyniknie cośkolwiek jeszcze dobrego? Czy państwo, będąc razem, jesteście zrobić w stanie jeszcze dużo, czy może rzeczywiście jesteście w stanie zrobić więcej osoby? Ja uszanuję państwa decyzję i moja decyzja będzie decyzją państwa. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się powiedzieć pani koleżance, chciałam powiedzieć, bardzo pani szanuję, ale chciałam powiedzieć, zauważyłem, że pani to mówiła o czasie przeszłym. Ani nie teraźniejszym, ani nie tylko w czasie przeszłym. I chciałam powiedzieć, i to też ale jest, ubolewam nad tym, ubolewam nad tym, bo niestety od czasu tamtego, szczerze mówiąc, Górki Dąbskie się na nas obraziły. Ale jest prawdą też, że właśnie w ostatnim czasie, w tym teraźniejszym czasie, w Górkach naprawdę tu byli pod wrażeniem. Jak mieliśmy bazę zebrane strażackie, jak przyjechał komendant Szubiński i w ogóle, to byli pod wrażeniem. Pod wrażeniem tego wszystkiego. To właśnie w tym ostatnim roku zostało bardzo dużo wykonane. No zostało naprawdę zrobione i chciałem powiedzieć, że mamy niestety, nie chcę być zrozumiałym, ale my mieszkańcy Górki Zadajne mamy przewagę nawet nad Pcynią. A dlaczego? Dlaczego mamy przewagę? Dlatego, że w Górkach Zadajnych, tu gdzie jesteśmy w tej chwili, te pomieszczenie, kuchnia z boku, sklep, straż, też jest pomieszczenie straży, szybę i boisko, jest wszystko razem. Jest wszystko razem. I wszystkie imprezy się udają. I dlatego nie pomijajmy Góry Dąbskiej. Sala, w każdej chwili każdy może robić imprezy, bo tak samo ja czy kto inny z Górek musi wynająć, Górek Dąbski musi też wynająć. Ma prawo każdy tu być. Cieszę się, że jak dzieci młodzież w Górkach wspólnie grają na boisku, ale niestety doskonale wiemy, że wolą siedzieć przed komputerem i dużo trzeba wysiłku włożyć, żeby ten narybek przekonać, że coś się naprawdę dzieje. Bo ja staram, mimo swojego już wieku, chociaż dopiero mam połowę życia, to już będzie łatwiej bez górki, to też staram się jeszcze za piłką lata. Bo to jest ważne. I dlatego starajmy się, ja bym był nawet za propozycją, żeby zrobić mecz między Górkami Dąbskimi a Górkami Zadajnymi, na przykład nie ładna przeszkoda. Nie stoi na przeszkodzie. Nie stoi na przeszkodzie. Wiele rzeczy można robić. Dziękuję, jeśli będą o tym. Dziękuję. Pan burmistrz powiedział, że konflikt
Nie, a ja chciałam właśnie powiedzieć, że właśnie nie konflikt, a skala niezadowolenia. I to jest odzwierciedlenie sytuacji, że decyzje podejmują mieszkańcy, mieszkańcy Kurek Domskich mają pretensje. I to właśnie o to chodzi, żeby podzielić sołectwo na dwa odrębne, żeby mieszkańcy Kurek Domskich podejmowali własne decyzje, a mieszkańcy Kurek Zagajnych nie byli obarczani winą za to, że coś w Kurkach Domskich się na przykład nie odbyło, nie zostało zbudowane. Chciałbym wkrótce przedstawić fundusz sołecki, jaki został przydzielony na 2016 rok. To jest tak, mamy do dyspozycji 22 472,18 groszy i po kolei będę omawiał kwoty, jakie podjęliśmy, jakie paraliśmy. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy, opał, energia, ścieki, woda, środki czystości jest 5 tysięcy złotych. Dokończenie inwestycji w Kurkach Domskich, zakup kostki i wykonanie chodnika jest 7 tysięcy. Zakup kamienia lub kruszywa, wynajem w miarę 3 tysiące. Przeglądy, utrzymanie placu zaław, konserwacje 1500. Poprawa gotowości bojowej, OSP, Kurki Zagajne, Kurki Domskie, zakup sprzętu monitorowania jest 500 złotych. Zakup namiotu do centrum integracji 3 tysiące, imprezy integracyjno-kulturalne 2247 zł. Z tego funduszu, jak na razie do dnia dzisiejszego, zeszła kwota 500 zł, to jest zakup monitorowania dla OSP. Na razie jeszcze fundusz nie był praktycznie ruszony. Odnośnie podziału, panie burmistrzu, chciałem jeszcze się wypowiedzieć, to grono mieszkańców Kurek Domskich, którzy przyszli na to spotkanie, bo wiem, że tutaj większość mieszkańców Kurek Zagajnych to są za podziałem i ci mieszkańcy, te grono, które przyszły z Kurek Domskich, też są za podziałem, a reszta, która nie przyszła, to albo mają, bo z większość osób rozmawiałem, czy są już za podziałem i powiem tak, jak pani też powiedziała, że tutaj było niezadowolenie, że to my jako Kurki Zagajne wystąpiliśmy o to, żeby ich oddzielić. Ja ich broniłem, ale później jak dostał pan burmistrz wniosek, że oni też chcą odejść, to dlatego jestem pewien podziwu, że oni tutaj też są, to wszyscy co chcą tego podziału, bo reszta osób to albo nie mogła, albo po prostu za przeproszeniem mają w dupie ten podział. Tak, bo takie są, nie, nie, ale ja mówię w kwestii takiej, bo takie są opinie mieszkańców, że mnie to nie interesuje, czy będzie, ponieważ nie. To jest grono. Ale tacy ludzie zawsze byli, którzy się nie interesowali. Dobrze. Proszę Państwa, w takim razie. Myślę, że tak. Zadajmy sobie to konkretne pytanie i odpowiedzmy przez podniesienie ręki. To jest za tym, żeby dokonać podziału. Nie widzę. Jest. W takim razie dziękujemy serdecznie. Spokojnej nocy życzymy.